Tegoroczne ferie zimowe będą inne niż te do tej pory. Nie odbywają się zimowiska, zamknięte są stoki, nie ma też wielu zajęć organizowanych przez ośrodki sportowe i kulturalne. Jednak, jak informuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, takie zajęcia odbędą się w regionie. W województwie śląskim zgłoszono dotąd 277 półkolonii oraz 3 obozy szkoleniowe dla uczniów szkół sportowych. W województwie śląskim w poniedziałek ferie rozpoczyna ponad 500 tysięcy dzieci i młodzieży. Wypoczynek zimowy w tym roku zorganizowany będzie wyłącznie w kraju, w formie półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas 1-4 ze szkół podstawowych lub odpowiednich klas szkół artystycznych oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów z oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. W województwie śląskim do bazy wypoczynku wprowadzono 277 zgłoszeń półkolonii dla blisko 8 tysięcy uczestników. Głównymi organizatorami tej formy wypoczynku są szkoły i placówki. Zatwierdzono również zgłoszenia obozów szkoleniowych. Tegoroczny zimowy wypoczynek w każdej placówce jest organizowany zgodnie z wytycznymi resortów edukacji i zdrowia oraz sanepidu. Wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców, kwestie dotyczące zachowania higieny, organizowania wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem. W trakcie trwania wypoczynku wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach będą przeprowadzać kontrolę półkolonii i obozów szkoleniowych. W regionie odbywają się zajęcia m.in. w Cieszynie, Raciborzu czy też w gminie Lyski. Półkolonie prowadzi m.in. Rybnicki Klub Piłkarski ROW. Dodatkowo pojawiają się zajęcia online, m.in. takie prowadzi Wodzisławskie Centrum Kultury. Warto zaznaczyć, że w poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia znoszącą obostrzenie dotyczące przebywania osób nieletnich na świeżym powietrzu, tylko pod opieką dorosłych. Chcieliśmy tutaj dopuścić możliwość dla dzieci przebywania na wolnym powietrzu bez konieczności opieki osób starszych w tych godzinach 8-16. Mieliśmy bardzo dużo wniosków dotyczących właśnie tej sytuacji, że mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania. Nowe przepisy znoszące obecny zakaz weszły w życie 5 stycznia.